ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłanie. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i rzeczy? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może uczynić takie znaki? I powstał wśród nich rozmach. Podobnie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: sam urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, aby w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie. I oddał mu pokój. Oto słowo Pańskie. Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Przywilejni nasi kapłani, kochani w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy parafianie, umiłowane Boże dzieci. Różnica między Marią Magdaleną, a człowiekiem dzisiejszej Ewangelii jest nie zawsze różnicą. Coś ich jedna. Ten, który od urodzenia był niewidomy, postępuje naturalnie. Również tej naturalności nie brakuje przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa, przy grobie Pańskim Magdalenie, która, mając dobre oczy, postępuje tak, jak to widzi oczyma. Dopiero jak Pan Jezus powiedział jej imię, Mario, napisane w Ewangelii, obróciła się, zobaczyła go i powiedziała: rabunie, nauczycielu. Dzisiaj, słuchając tej Ewangelii, każdy z nas przeżywa ją w swojej historii życia. Jesteśmy świadkami, że Pan Jezus uzdrawia człowieka, który na ludzkie oko nie był w pełni zdrowy jak człowiek,
spełniony jak człowiek, może dla kogoś nie był prawdziwym człowiekiem, takim jak powinien być, bo coś mu brakowało, czegoś nie wystarczało. I tak naprawdę Bóg dzisiaj dotyka całej istoty ludzkiej, dotyka jego zmysłów. Możemy sobie przypomnieć, co to jest zmysł. Oczy, słuch, węch, dotyk, smak. Jeżeli słyszymy, że Pan Jezus uzdrowił jego oczy, to tak jak z Bożymi przekazaniami, którykolwiek jest naruszony, cały dekalog jest naruszony. Którykolwiek jest wypełniony, cały dekalog jest wypełniony. Tak samo którykolwiek z tych naszych zmysłów choruje albo nie pracuje. Wszystkie zmysły są poruszone. Dlatego, że tymi oczyma człowiek mógł naprawdę widzieć i dotykać dalej, aniżeli sięgają ręce. Bo może dotknąć przyrody, krajobrazów, pięknych horyzontów, chmur, do których nie dosięgnie ręka. Oczyma też można dotykać. Oczyma można słyszeć. Bo często jest tak, że jeżeli nie patrzymy na tego, który mówi, możemy naprawdę nie słyszeć, nawet jeżeli głośno mówi. Mnie zawsze mama w domu uczyła, żebym patrzył jej w oczy, jak ona coś mówi. Jak odwracałem wzrok, przestawała mówić. Zawsze słyszałem, ja do ściany nie będę mówiła, masz na mnie patrzeć. Słuchać oczyma. Ten człowiek miał problem ze słuchaniem. Jeżeli cokolwiek odczuwał węchem, to on nie widział, co to jest. Czyli nie w 100% mógł zobaczyć piękno tego, co mógł odczuwać. I smak. My często, tak powiem, w takim zukrainizowanym języku, nasładzamy się smakiem, właśnie patrząc. Piękna przyroda, kwiaty. I wszystko, na co człowiek patrzy, może skosztować oczyma. To mówimy o tej stronie fizycznej, cielesnej. Bardziej głęboka jest strona duchowa. Gdzie i kiedy ja widzę Jezusa? Czy mogę zobaczyć Pana Jezusa, kiedy słyszę Go, kiedy Go dotykam? Ten człowiek dotknął Chrystusa. Może nie On to zrobił. Właśnie Pan Jezus Jego dotknął blotem. Czyli był dotyk. Słyszał słowa Pana Jezusa. Odczuwał węchem, że On jest koło Niego. On czuł smak tej rozmowy, taki łagodny, serce kochające. Ale kiedy zobaczył Pana Jezusa, zapytał, kto to jest Syn Boży, aby mógł w Niego uwierzyć. I teraz, kochani, jest zadanie dla nas. To nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy człowiek nie chce coś zrobić w swoim życiu. Zadanie to jeżeli ma bardzo duży problem, ale może go rozwiązać. To jest zadanie. I mamy zadanie zobaczyć Chrystusa. Przypomnijmy sobie na chwilę tą scenę biblijną, kiedy apostoł przychodzi do Pana Jezusa i mówi, pokaż nam Chrystusa. Filipie, tak długo jesteś ze mną, a ja i Ojciec jedno jesteśmy. A może warto przyjść i powiedzieć, Panie Jezu, pokaż mnie siebie. Kościół śpiewa taką pieśń oazową, otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Kościół wzywa Boga, aby nas również uzdrowił. I jeden moment jeszcze, to bloto na oczach tego człowieka. Kiedy my możemy blotem uzdrowić oczy naszych dzieci, wnuków, młodzieży, męża, żony,
To nie znaczy, że rzucamy błotem w Niego. Błoto to jest biblijne znaczenie, zmieszanie prochu ziemi z laską Ducha Świętego, który jest rosą. Jeżeli rosa Ducha Świętego trafia na popiół, na proch, z którego człowiek jest stworzony, to robi się błoto, z tego można łatwiej coś stworzyć. I Pan Jezus otwiera mu prawdę o jego człowieczeństwie. Kiedy mówisz prawdę drugiemu człowiekowi, otwierasz mu oczy. Kiedy mówisz dziecku, że tak jak robisz, to jest praca na błoto, otwierasz mu oczy, aby przejrzał, aby pomyślał, jak trzeba robić. Otwierasz oczy każdemu drugiemu człowiekowi, jeżeli mówisz mu, że jesteś człowiekiem. Tak jak święty Franciszek z Asyżu wołał, dlaczego miłość nie jest kochana. Może warto czasem zapytać, dlaczego ludzie nie są ludźmi. A kiedy są? A kiedy jest dusza i ciało? Kiedy jest Pan Jezus obecny w ich sercu? Kiedy spotkali się z Bogiem? Bo musi wrócić raj. Kiedy Adam i Ewa rozmawiali z Bogiem, czuli Jego obecność, widzieli Pana Boga, wtedy rzeczywiście byli ludźmi. Taki jeden kaplan studyta grekokatolickim, już starszy, taki dziadek, mnich, w jednym kazaniu powiedział, dlaczego my nie rozumiemy, że odchodząc od Boga stajemy się bardziej zwierzętami. Adam nie musiał się parpać w prochu ziemi. On nie musiał kopać lopatą. On nie musiał robić rowy. Kobieta nie musiała cierpieć. A tylko dlatego, że odeszli od Boga. Robią to, co zwierzęta, zostając jeszcze ludźmi. Muszą pracować na życie. Muszą w tej ziemi po prostu ginąć, aż w końcu ich w tą ziemię pochowają. Jeżeli człowiek odejdzie od Boga, to tak bardzo szybko robi to, co zwierzęta, którzy nie mają duszy, a muszą wyżyć, muszą zachować życie, ale mają w sobie duszę nieśmiertelną. Trzeba ją zobaczyć, trzeba ją pielęgnować, bo ciało to jest instrument ducha. I może nieraz trzeba prosić z takim dobrym zrozumieniem: Panie Jezu, połóż mi błoto na oczy. Nie dlatego, żeby Cię spaplać, a dlatego, żeby Cię przypomnieć, jesteś człowiekiem. To tak, jakby ktoś Ci powiedział, że jesteś matką, weź się za swoje obowiązki, powołanie, jesteś ojcem, weź się za swoją rodzinę, jesteś kapłanem, pamiętaj, do czego powołany jesteś. Jesteś na przykład Polakiem, mów po polsku. Tak nieraz się pytam, kochania, to taka z boku myśl. Jeżeli tam słucham, jadę z kimś, jedna, druga, trzecia piosenka, francuska, angielska, jeszcze jakaś. I ja mówię, czy słyszał Pan, ile razy w Anglii czy Francji śpiewają po polsku? Nie słyszałem. No to jak Pan nie słyszał, to włączajmy polski. Ale to tak, żebyście dobrze zrozumieli, bo my bardzo łatwo łapiemy się za coś inne i potem nie widzimy, kim jesteśmy. To jest bardzo ważne. Czasem pytam młodzieży, tak tylko dla sprawdzianu. Macie flagę, który kolor jest na dole, który na górze? Nie wiem. Mówię, macie obraz, serce Jezusa, serce Maryi w domu. Gdzie ma wisieć? Z prawej, z lewej strony? Nie wiem. Tak dużo rzeczy. Dlaczego? Bo nie widzimy istoty. A dzisiaj Pan Jezus przychodzi do każdego z nas. I to już musimy sobie uświadomić. Mam oczy, którymi jednocześnie mogę z łaski Bożej widzieć, słuchać, odczuwać zapach, dotykać, smakować nieba. I życzmy sobie, aby Pan Jezus, który uzdrawia nasz wzrok, żeby wynagrodził nas kiedyś widzeniem Królestwa Bożego.